Schlacht. Ostatnia bitwa. Wszystkie rzeczy tego świata dobiegną końca. Dla każdej istoty ludzkiej nadejdzie kiedyś ostatni spokojny dzień, ostatnie wezwanie, ostatni apel. Ludzie nie będą w stanie rozpoznać ostatniej okazji, która im się nadarzy. Wszyscy będą całkowicie uwięzieni w swojej codziennej rutynie i całkowicie nieświadomi tego, że trzeba podjąć ostateczną i nieodwołalną decyzję. Ten ostatni dzień spędzą tak samo beztrosko jak wszystkie poprzednie dni. I wtedy nadejdzie ciemna noc, w której żadna gwiazda nie zajaśnieje i nie odbędzie się już ani jeden wschód słońca. Słońce zajdzie na zawsze, dla wszystkich, którzy zamieszkują Ziemię. Ludzie, wiecie, co się stało? Diego, chodź tutaj, proszę. Muszę z wami porozmawiać. Każdy już o tym wie. Mówi się już o tym wszędzie, w gazetach, telewizji, internecie. Prawo niedzielne przeszło już przez amerykański kongres. Mamy problemy. Nie, to nie problem. To jest wspaniała nowina. To znak, że Pan Jezus przychodzi. Tak, ale co się stanie z naszymi przyjaciółmi? Jak oni będą na to reagować? Hej, Jakub, może spotkamy się i porozmawiamy o tym. Dobry pomysł. Wiecie co, spotkajmy się lepiej u moich rodziców w domu. Musimy wszystkim o tym powiedzieć, okej? A co będzie z wykładami? Człowieku, nie mogę się w ogóle skoncentrować. Dobra, to spotykamy się dzisiaj wieczorem w domu moich rodziców. Nie martwcie się, wszystkim powiemy. Okej, cześć, to do zobaczenia. Na razie, okej, Klaudia? O, telefon. Odbierzemy? Halo? Proszę poczekać. Halo? Halo, Miranda. Cześć, Klaudia. Jak leci? Czy rozmawiali z tobą? Tak, spotkałam Jakuba w czasie obiadu. Opowiadał mi o tym spotkaniu. To jest bardzo ważne, żebyś też tam była. Będziemy rozmawiali o dekrecie niedzielnym.
To było chyba wczoraj, ale wiadomość ukazała się w gazetach dopiero dzisiaj. Spotykamy się tylko dlatego, żeby porozmawiać, co mamy robić. Dlatego robimy to spotkanie. Czy pastor o tym wie? Pastor? Nie wiem, chyba nie. Okej, to spotkajmy się dzisiaj wieczorem. Cześć, cześć. O Panie. Nie wiem, co się stanie. W tej ciemnej godzinie. Nie modlę się za siebie, nie. Modlę się o mojego syna. On jest taki wrażliwy, taki piękny. On jest wszystkim dla mnie. Weź go w swoje kochające ramiona. Myślę, że z każdym rozmawiałam. Kto wie, co się z nami stanie? Łukasz, to jest bardzo ważne. Na twoim miejscu bym przyszedł. Ach, to jest bez sensu. Tylko dlatego, że w Ameryce nastało prawo święcenia niedzieli? W wielu stanach jest to już od kilku lat. Ale teraz obowiązuje już w całym kraju i wszystkie państwa świata będą to kopiowały. Tak jest przepowiedziane i ty o tym wiesz. Łukasz, ponad 100 lat temu Bóg nam objawił, że Stany Zjednoczone ograniczą wolność religijną. Sytuacja będzie bardzo trudna. Co to znaczy trudna? Niedziela jest święcona wszędzie na świecie i nie jest to ograniczeniem praw człowieka. Ale teraz jest. Ta ustawa narodowa nakazuje święcić niedzielę jako dzień pański. Nikt nie może w niedzielę pracować. Absolutny spokój. Ale to nie jest najgorsze. A co jeszcze? Musimy pracować w sobotę. Prawo wymaga, żebyśmy pracowali 6 dni w tygodniu. 40-godzinny tydzień pracy w 5 dniach roboczych odszedł już na zawsze. A, nie chce ci się ciężko pracować. Ty wiesz, że to nieprawda. Wiem, tylko żartuję. Jeżeli zmienisz zdanie, spotkanie będzie dzisiaj o 8 w domu rodziców Jakuba. U Jakuba? Masz jakiś problem? Wiesz, jak na mój gust, to on jest za miękki. Czasami mamy blizny, które znaczą nas na całe życie. Ale u Boga nie ma nic niemożliwego. Łukasz, każdy może się nawrócić. Łukasz, powinieneś iść na to spotkanie. Cześć. Panie, jak to wspaniale patrzeć na Twoje stworzenie, widzieć Twoją potęgę w każdym szczególe Twojego dzieła. Ale dzisiaj jestem taka zmartwiona. Panie, ten czas nadszedł, w którym nasza wiara się sprawdzi. A moja wiara, ona jest taka mała. Czy będę mogła to wytrzymać? Jestem szczęśliwa, ponieważ ten dekret niedzielny jest znakiem przyjścia Jezusa. Od lat czekaliśmy na to, aż to się stanie. Ale martwię się, boję się swojej słabości.
O Panie, daj mi siłę. Trzymaj moją rękę. Ochraniaj mnie i moich przyjaciół. Czy każdy zrozumiał, co proroctwa mówią na ten temat? Dla mnie to jest jasne, że dekret niedzielny nadany w Stanach Zjednoczonych był przepowiedziany ponad 100 lat temu. Tak, tylko nie rozumiem sensu tego znaku. Po prostu duch proroctwa mówi, że tak jak oblężenie Jerozolimy przez armię rzymską było znakiem do ucieczki dla chrześcijan, tak prawo niedzielne, które jest nadane w Stanach Zjednoczonych, jest znakiem, żeby ostrzec dzieci Boże, aby opuścić wielkie miasta i udać się do małych miejscowości. Jest to przygotowaniem do ucieczki do odległych i najmniej zaludnionych miejsc. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Dlaczego mam uciekać tutaj, jeżeli to prawo jest w Stanach Zjednoczonych? Przecież jesteśmy w Brazylii. Dlatego tak się dzieje, ponieważ proroctwo mówi, że wszystkie inne narody będą postępować tak jak Stany Zjednoczone. No właśnie, znając życie, Brazylia będzie naśladować Stany Zjednoczone i niedługo będziemy mieć to samo u nas. Przyjaciele, to jest pytanie wiary. Bóg daje nam ostrzeżenie. Teraz nadszedł czas. A kto w to wierzy, będzie posłuszny. Uciekać? Zwariowaliście? A co będzie z tymi ludźmi, którzy urodzili się w dużych miastach, wychowali się i zawsze tam żyli? Tak, wielu potrzebuje miast, żeby przeżyć. Mają tam swoje korzenie, swoje interesy, które od lat prowadzą. Pewnego dnia Bóg zawołał do Abrahama, żeby wyszedł z miasta Ur. Miał wtedy 75 lat. Prawdopodobnie miał tam korzenie. Ale on poszedł, bez wiedzy, dokąd się udaje. A oprócz tego, żona Lota jest dla nas ostrzeżeniem. Bóg rozkazał, żeby uciekali z Sodomy bez patrzenia się do tyłu. Ale z miłości do majątku nie zważała na Boże polecenie. I wiecie, co Biblia mówi. Stała się słupem soli. Ona straciła swoje życie z powodu rzeczy, które musiała tam pozostawić. Ale to się stało z żoną Lota. Chyba nie wierzysz, że historia się powtórzy. Myślę, że nie w ten sposób, ale z zasady tak, to jest możliwe. Widzicie, jeżeli Bóg daje nam ten znak, to powinniśmy być posłuszni. Wszyscy chrześcijanie, którzy opuścili Jeruzalem w czasie oblężenia przez rzymską armię, nie zginęli przy zniszczeniu miasta. I kiedy armia rzymska z niewiadomego powodu oblężenie przerwała, wszyscy wierzący uciekli w rejony peryjskie, gdzie byli bezpieczni. To jest pewne. Bóg troszczy się o tych, którzy są Mu posłuszni. Ale jeżeli dzieci Boże opuszczą miasta, to kto będzie głosił Ewangelię ludziom, którzy nie znają Jezusa? No właśnie, dobre pytanie. Ludzie, nie każdy będzie mógł iść. Ja na przykład, jak wiecie, mam małe dziecko, a mój mąż nie jest chrześcijaninem. Ja nie będę mogła teraz uciekać. Do głoszenia Ewangelii będą używane środki masowego przekazu. Prawda o sobocie, o prawdziwym dniu świętym, o znaku, który jest między nim a jego ludem, będzie tak znana, że każdy będzie musiał zdecydować. Ja?
Tak, to jest prawda. To jest właśnie ten punkt, gdzie w objawieniu świętego Jana w 18 rozdziale Bóg woła do swego ludu, aby opuścił Babilon. Wyjdź z niego, ludu mój, żebyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Wszyscy. Wszyscy. Wszyscy muszą podjąć decyzję. Przyjmijcie Jezusa i uznajcie ten dzień, który On ustanowił. Albo święćcie niedzielę jako znak bestii. I narzekajcie z tymi, którzy się Bogu sprzeciwiają. Aleksandra, to wszystko bez sensu. Łukasz, przecież ty to wszystko wiesz. Moja matka bredzi. Nie mów tak. Nie chcę nic o tym wiedzieć. Ja chcę być posłuszny Bogu. Przyjaciele, to są te znaki. Nie mamy czasu do stracenia. Wygoda, dom, nowy samochód, apartament, uniwersytet. Nic nie ma takiej wartości w porównaniu z Królestwem Bożym. Przecież on bredzi. Wyobraź sobie wszystko to zostawić i po prostu uciec. Ty też powinieneś tak zrobić. Tak, albo uciekać, albo być straconym. Kto chce ze mną iść? Ja idę. Ja też. Musimy to zaplanować. Nie chcesz iść z nami? Myślę, że uważam, że to wszystko, co robicie, jest bez sensu. Odrzucacie wszystkie możliwości, które daje wam życie. A ty? Ja nie wiem. Mam mętlik w głowie. Muszę pomyśleć. Ja też poczekam. Zobaczę, co się stanie, a potem zdecyduję. Może to wszystko, co mówicie, w ogóle się nie stanie. Właśnie. Jak dotąd słyszałem same bzdury. Ale dlaczego? Ja myślę, że to jest bardzo osobiste. Każdy musi się zdecydować. Ta gadanina o sobacie, ucieczce, niedzieli. Wszystko bez sensu. Ale Łukasz, proroctwa mówią bardzo jasno na ten temat. Bóg pokazuje nam, co się stanie i to, co mamy robić. Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Żyjemy w XXI wieku, a ty mówisz o proroctwach? Popatrzcie, ludzie. Aktualnie w moim życiu dzieje się bardzo dobrze. I wiecie, co jeszcze? Nie wierzę już w Biblię. Wszystko jest relatywne. Prawda w ogóle nie istnieje. Każda osoba, każda grupa ludzi tworzy sobie własną prawdę i według niej każdy musi być oceniony. Używajcie życia, ludzie. Życie jest po to, by go używać. Świat się nie skończy. Kończy się tylko dla tych, którzy umierają. Patrzę na was jak na grono starych rencistów, którzy nie mają nic innego do roboty, jak tylko bez przerwy paplać. Łukasz, nie powinieneś mówić takich głupot. Dlaczego? Chcesz, żebym się zamknął? Kto chce iść ze mną? A ty? Idziesz? Poczekaj, Łukasz, nie odchodź. Mam już dosyć tej głupiej, nawiedzonej gadaniny. Nie idź. Co to znaczy? Kim jesteś, żeby mi rozkazywać? Chciałeś nas wyrolować, ty. Wsiadaj, szybko.
Czego ode mnie chcecie? Coś ty narobił. Co z tobą? To nie moja wina. Zamknij się, czy nie widzisz, ilu nas tu jest? Wszystkich innych złapali z powodu twojej głupoty. Wiedzieliście, że nie mam doświadczenia. Musisz być mężczyzną, żeby pracować w moim gangu. Co mamy z nim zrobić? Nie mam pojęcia. Myślę, że powinniśmy go zlikwidować. Zajmę się tym. Nie, nie, zaczekaj. Ten idiota dostanie jeszcze jedną szansę. Ostatnią szansę. Chyba, że wolisz jednak umrzeć. Nie. Damy ci specjalne zadanie. Dobrze, zrobię to. Tak, teraz cię lubię. To nie będzie takie trudne jak ostatnio, ale bardzo ważne. Pewien towar dostał się w niewłaściwe ręce. Bardzo dobry towar. Mnóstwo pieniędzy. Przyniesiesz go z powrotem i pójdziesz sam, teraz, w tej chwili. Załatwisz tą sprawę sumiennie i do końca. Tutaj masz plan, gdzie jest ten towar. Gdzie jest kluczyk? Pojedziesz sam, motorem, i załatw to jak mężczyzna. Zjeżdżaj już stąd i wróć, kiedy załatwisz już to zadanie. No już, zabieraj się stąd. Chodź, wracamy do roboty. Nigdy nie myślałem, że to wszystko tak szybko się potoczy. Prawo niedzielne. Już w Brazylii to przeszło. Absolutną większością w parlamencie. Tak, nasza planeta stała się wioską. Za parę dni cały świat będzie o tym wiedział. Tak sobie myślę, co się dzieje z naszymi braćmi w innych miejscach. Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że jak to prawo wyszło, zaczęło się prześladowanie tych, którzy służą Bogu. Dobrze, że posłuchaliśmy znaków, które On nam dał. Przenieśliśmy się tutaj, kiedy ten dekret wyszedł w Stanach. Mieliśmy wystarczająco dużo czasu, by uciec przed prześladowaniami. Tak, ale niedługo i tak nas tu znajdą. I wtedy będziemy musieli iść tam, gdzie nikogo nie ma. To było Boże polecenie. Musimy być gotowi. Na
Po tym, jak sprawy zaszły już tak daleko, myślę, że państwo już wiedzą, o co chodzi. O naszą religię. To nie chodzi o waszą religię, chodzi o bezkompromisowość waszego podejścia do soboty. Ale sabat jest prawdziwym Dniem Bożym, nie możemy w tym dniu pracować. Nie chcę z panią dyskutować o sprawach religijnych. Po prostu będą państwo musieli pracować w sobotę. Mam całkiem jasne polecenia. Od dzisiaj ta firma, tak jak inne firmy w tym kraju, będzie pracować normalnie w każdą sobotę. Jeżeli nie będziecie państwo pracować w sobotę, będę musiała was zwolnić. Macie wasze dokumenty? Tak, mam. Są świetne. Ja mój musiałem odesłać, bo zdjęcie było beznadziejne. I kiedy ci go odeślą? Mówili, że w ciągu tygodnia przyślą pocztą. Super, człowieku. Świetny pomysł. Jeden super dokument zamiast wielu innych dokumentów. Ale niedługo będzie tak, że każdy będzie miał wszczepiony chip pod skórę. A co z tobą, Klaudia? Masz swój? Klaudia zachowuje sabat. Trudno, niech mi pani da moje zwolnienie, ponieważ moje sumienie nie pozwala mi złamać sabatu pańskiego. Moje też proszę. A ty, Piotrze? Klaudia, czy zdajesz sobie sprawę ze skutków, jeżeli nie będziesz miała tego dokumentu? Te stare straciły już ważność, nowy albo żaden, i co ty na to? Tato, pan mówił, Klaudia, bez tego nie będziesz mogła nic kupować, nawet czekolady. Istnieje międzynarodowa kontrola przez ogólnoświatową sieć komputerową. Kontrolują cię za pomocą optycznych czujników i twoje nazwisko z pewnością jest już na tych czarnych listach. Tato, mnie to nie interesuje. Ja chcę służyć mojemu Bogu. Ja ci powiedziałem, zostaw tą religię. Proszę, wypełnij te formularze. Zaniosę je osobiście na pocztę i złożę wniosek o nowy dowód. Nie będę łamała soboty. Od kiedy moja córka mnie nie słucha? Rób, co ci każe, Klaudio. Tato, zostaw mnie w spokoju. Jesteś taka głupia, zobacz, co ten twój kościół z ciebie zrobił. Ja zostaję. Bóg zrozumie moją sytuację. Muszę wyżywić moją rodzinę. Bez tej pracy nie będę miał pieniędzy. Uzyskanie pracy jest coraz trudniejsze. Poza tym będę Bogu nadal wierny, tylko że w niedzielę. Jest jeden taki kościół obok mojego domu. Wiecie, powinniście przemyśleć swoje decyzje. Bóg jest miłością i nie chce, żeby jego dzieci cierpiały. Bóg chce, żebyśmy pracowali. Jaka to różnica, czy będziemy zachowywać sobotę czy niedzielę? To tylko chodzi o jakiś dzień. Prawda, pani Renato? Też tak myślę. Szkoda, Piotrze. Biblia mówi, sprawiedliwi będą żyć z wiary. No dobrze. Proszę podpisać tutaj na dole pani zwolnienie. Kasia, czy to pani? Witam. Przepraszam, ale pani nie może tu kupować. Dlaczego nie? Z tego co wiem, to należy pani do religii, która przestrzega soboty. Im jest zabronione kupować i sprzedawać. Opuściłam kościół i nie należę już do nich. A może to pani jakoś udowodnić? Oczywiście. Chwileczkę. Klaudia, myślałam nad tym. Myślę, że najlepiej ci będzie, jak zawiozę cię na farmę Jakuba. Myślę, że tam będziesz bezpieczna. O, przepraszam, jednak mogę pani to sprzedać. Wszystko jest w porządku. Co pani myślała, że z głodu umrę? Ma pani rację.
Biblia mówi, że Jezus znowu powróci. Tak jak poszedł do nieba, jak go widzieliście odchodzącego, tak będziecie go widzieć z powrotem przychodzącego. Nikt nie może się schować przed Jezusem. Wszystkie znaki Jego powrotu już się wypełniły. Katastrofy, które niszczą naszą ziemię, pokazują, że dzień Jego sądu nie opóźni się. Czas Jego łaski jeszcze trwa. Żałujcie za wasze grzechy. Przyjmijcie Jezusa. Przestrzegajcie Jego przykazań i żyjcie dzięki wierze. Ci, którzy pozostaną po stronie Jezusa, będą cierpieć prześladowania. Widzimy, że to się już dzieje. Wielu umrze z powodu swojej wiary, ale nie bójcie się. Lepiej jest być razem z Bogiem, niż bez Niego. Biada tym, którzy stają po stronie szatana. Dzisiaj jest dzień i kiedy usłyszycie Jego słowa, nie zatwardzajcie waszych serc. Biblia mówi, że ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, nie zachwieją się, lecz będą trwać jak góra Syjon. Szanowni przysięgli, ten człowiek jest bardzo niebezpieczny. W naszym społeczeństwie wszyscy pracują razem dla wspólnego dobra. Ale ten człowiek wzbrania się pracować w sobotę. Włożyliśmy tyle wysiłku, żeby wszystkie religie razem się połączyły i służyły jednemu Panu. Ale ten człowiek wzbrania się uznać dzień rodziny. I rzeczywiście, szanowni przysięgli, on nie chce święcić niedzieli. Proszę zwrócić uwagę na wielki ciężar tej winy. On publicznie znieważa tego, który w tym dniu zmartwychwstał, żeby nas uratować, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sprzeciw, Wysoki Sądzie. Sprzeciw odrzucony. Proszę kontynuować, Panie Prokuratorze. Jednocześnie znieważa tego, który dostał polecenie od Boga, żeby sobota została zamieniona na niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Wszyscy to akceptują. Wszyscy. A dlaczego nie on? Dlaczego on się upiera, żeby być innym? Każdy z wszystkich religii akceptuje to. To są nowe zasady Boże, które zostały przekazane poprzez Jego reprezentanta. Dlaczego? Dlaczego Pan to znieważa? Chcecie być wolnymi? Chcecie wolności? Wyrzeknijcie się swojej wiary, a drzwi tego więzienia otworzą się dla was i otrzymacie wolność. Kościół będzie was ochraniał. Już wielu zrezygnowało. A wy? A wy? Dlaczego jesteście tacy uparci? Jezus zmartwychwstał w niedzielę. Tak jest. Dlaczego upieracie się, aby świętować starotestamentowy sabat? Prawo Boże jest wieczne. Jezus powiedział, że przyszedł je wypełnić, a nie unieważnić. Ty nie wiesz, co mówisz. Jezus pokazał się w wielu miejscach. Przyszedł osobiście, by powiedzieć, że zmienił święcenie soboty na niedzielę. Na chwałę swojego zmartwychwstania. To jest szatan. Przebrany za Jezusa. On oszukuje tysiące ludzi. Ty chcesz tak mówić o Jezusie? Ty sabaciaro. Jeżeli tak będziesz dalej gadać, nie zobaczysz nigdy swojego syna.
Całe moje życie, szanowni przysięgli, widziałem przestępców, złodziei i morderców przed tym sądem. Oni zawsze naginali prawo. Ale jeszcze nigdy, przenigdy nie widziałem takiego człowieka, jak tego oto, który siedzi na ławie oskarżonych. Dlaczego jest oskarżony? Bo służy swojemu Bogu? Bo święci sabat, siódmy dzień tygodnia, zamiast pierwszego dnia tygodnia? Ponieważ nie święci niedzieli jako dnia pańskiego? Powinniśmy bardziej martwić się o tych kryminalistów, którzy są na zewnątrz wolni, niż zajmować czas i oskarżać człowieka godnego podziwu. Proszę zobaczyć do jego akt. Nie znajdziecie tam żadnej plamy, absolutnie najmniejszej plamy, która zbrudziłaby jego życie. Ten człowiek jest dla nas przykładem. Sprzeciw, Wasza Wysokość. Ten człowiek jest niebezpieczny. Cisza, cisza na sali. No dobrze. Tak jak już mówiłem, szanowni przysięgli, ten człowiek jest niewinny. Gdyby wszyscy postępowali tak jak on, społeczeństwo byłoby lepsze. Świat potrzebuje takich ludzi jak on. Oni muszą przeżyć. Potrzebują wsparcia w swojej wierze. Są wierni Bogu. Są ludźmi, którzy mają bardzo mocne przekonania. To są ludzie, których nie można kupić, którzy się nie sprzedają. Tracimy czas na przypadek, który jest bardzo prosty. Na co właściwie jeszcze czekamy? Najlepszą obroną będzie jego własna obrona. Wysoki Sądzie, dlaczego nie pozwolimy temu człowiekowi, żeby mówił? W całym Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnego miejsca, które pozwala nam święcić niedzielę zamiast soboty, jako siódmego dnia tygodnia. Niektórzy mówią, że sabat pochodzi od Żydów, ale to nieprawda. Sabat był przestrzegany długo przed istnieniem Żydów. Ma swój początek od stworzenia świata. Sam Bóg ustanowił sabat. Miał do tego prawo jako Pan Wszechświata. Nasz Pan i Bóg odpoczął, pobłogosławił i poświęcił siódmy dzień jako sabat. W Jego prawie, w czwartym przykazaniu, rozkazuje nam przestrzegać sabatu. Nawet sam Jezus go przestrzegał. Co za kłamstwa, Wysoki Sądzie, co za kłamstwa. Ten człowiek kłamie. Jezus, Jezus. Jezus pracował w sobotę. On uzdrawiał chorych i pozwolił uczniom zrywać kłosy. Tak i basta. Sprzeciw, Wysoki Sądzie. Mój kolega nie może przerywać wypowiedzi mojego klienta. Proszę się opanować. Proszę mówić. Jezus jest Panem sabatu. Nasz mistrz był właśnie przeciw obłudzie w przestrzeganiu sabatu, jaka przejawiała się w nauczaniu faryzeuszy. Apostołowie także święcili sabat. W żadnym miejscu w Biblii nie znajdujemy wzmianki na temat zmiany soboty na niedzielę.
Siódmym dniem tygodnia jest sabat naszego Pana i Boga. Jest to dzień święty. On zawsze był i zawsze będzie, czy tego chcemy, czy nie. Sabat jest dniem Pana. Nikt, żaden człowiek nie może zmieniać zamierzeń Boga. Dlatego święcę ten dzień. Nie mogę się inaczej zachować. Nawet wtedy, gdy będę musiał za to umrzeć. Sąd obraduje od 10 godzin. Przysięgli obradują dalej, a ludzie czekają z niecierpliwością na wyrok. To nie jest jedyny przypadek w sądach międzynarodowych. Upór pewnych grup religijnych, wynikający z ich tzw. zasad chrześcijańskich, powoduje, że dochodzi do podobnych rozpraw każdego dnia. Zobaczmy, co ludzie myślą na ten temat. Przepraszam bardzo, jakie oczekiwania mają Państwo odnośnie tego wyroku? Ten prokurator był bardzo dobry. Mam nadzieję, że przysięgli uznają go winnym. Według mnie 50 lat kary to za mało. Dziękuję. A co pani myśli na ten temat? Myślę, że szkoda, że ten człowiek ma tak ograniczone spojrzenie na Biblię. Wydaje się, że jest dobrym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Myślę, że każdy z nas ma swoje zdanie na ten temat. To jest w tym bardzo ciekawe. Ten proces jest wyjątkowy. W naszym pokoleniu nie było jeszcze czegoś podobnego. A tu jest ktoś, z kim powinniśmy porozmawiać. Jego imię to Gerson. Był on członkiem tej sekty święcącej sabat. Jak długo należał pan do tej społeczności? Myślę, że z 5 lat. Dlaczego zmienił pan swoje zdanie? Mam teraz nowe zrozumienie Biblii. Teraz myślę, że te dogmaty nie są takie ważne. Ważne jest doświadczenie z Bogiem. Trzeba tylko czuć Jezusa, wielkiego mistrza życia. A co pan myśli o tym procesie? Czy oskarżony powinien być skazany, czy uwolniony? Wie pani, jako przyjaciel chciałbym, żeby był wolny, ale mimo wszystko dla dobra społeczeństwa powinien być skazany. Jako przykład. Ludzie muszą się zjednoczyć, muszą się podporządkować woli naszego przywódcy duchowego. Mamy dosyć takich sekt, które mają swoje własne idee. Musimy myśleć o dobrobycie społeczeństwa, o pokoju. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy ten rodzaj ludzki zniknie z powierzchni ziemi. Dziękuję bardzo. Niedługo wrócą przysięgli do sali sądowej i dowiemy się, jaki będzie wynik tego kontrowersyjnego procesu. Zaświęcenie soboty i złamanie dekretu niedzielnego ogłaszamy, że skazany jest winny. Cicho, cicho, wysoki sądzie, jeżeli ten człowiek jest winny i zasłużył na karę przeznaczoną dla najgorszych kryminalistów, to ja chcę być razem z nim skazany. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tyle niewinności. W całym moim życiu nie byłem świadkiem takiej prawdy. Pierwszy raz w moim życiu zaświeciło światło. Chcę służyć temu samemu Bogu i przestrzegać tego samego prawa, co ten człowiek. Mam już dosyć tych świętych. Śpiewają, modlą się i chcą nas nawrócić. Zamknąć się. Wchodź do środka. 684, wychodź. 692, ty też. Zobaczcie, tu jest dwóch nowych dla was. Miłej zabawy.
Sprawiedliwi z wiary żyć będą. Tyle mieli wiary, że uciekli. Zobacz na to zdjęcie. Każdej soboty szli pięknie ubrani do swojego kościoła. Biblię mieli pod ręką. O, biedna. Teraz będzie musiała sama chodzić do kościoła. Bądźcie cicho, mogą być niedaleko. Uciekamy stąd. Państwo wiedzą o tych plagach, które niszczą nasz kraj. Nie wiemy, jakie decyzje ma podejmować nasz rząd. Społeczeństwo jest zrozpaczone. Rozszerza się panika. I wygląda na to, że dzieje się tak na całej ziemi. Nawet najbogatsze państwa nie mogą sobie z tymi problemami poradzić. Eminencje, moi duchowi doradcy, co mam robić? Wszystkie swoje możliwości już wykorzystałem. Może Bóg wskaże nam wyjście. My znamy powody tej plagi, Wasza Ekscelencjo. I możemy Panu dać propozycję. Wszystkie kraje tego świata zostały zobowiązane do zlikwidowania tych sabaciarzy. Na Światowym Soborze Kościelnym zostało stwierdzone, że plagi te zesłał Bóg jako znak Jego niezadowolenia z powodu winy tych religijnych fanatyków, którzy nie chcą święcić niedzieli jako prawdziwego Dnia Pańskiego. Jako dzieci Boże zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Niektórzy z nich byli torturowani na śmierć, ale nic to nie dało. Krew tych ludzi jest jak nasienie. Rzeczywiście, wielu z nich zrezygnowało z tej wiary, ale inni zajęli ich miejsca i ta sekta stała się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ekscelencjo, musimy ich zniszczyć. Nasza demokratyczna konstytucja zabrania kary śmierci. Wasza Ekscelencjo, proszę pomyśleć, czy nie lepiej, żeby kilku zginęło, aby cały naród uratować? Ale co się stanie z prawami człowieka? Ależ, panie prezydencie, te prawa w takim przypadku są nieważne. Co masz uczynić, mówi pismo, uczyń to szybko. Niech Pan wykorzysta Pańską władzę. Im wcześniej zdziesiątkujemy tych ludzi, tym szybciej zyskamy upodobanie Boga. A czy Kongres się na to zgodzi? Nasi reprezentanci postarają się o to, że otrzymamy wystarczającą ilość głosów. A poza tym wszystkie kraje świata zrobią to samo. I niech Pan będzie spokojny. Te plagi niedługo znikną. Tak, mam nadzieję. Kara śmierci? Ależ, panie sekretarzu, to jest przeciwko prawom człowieka. No dobrze. A nasz protest? W porządku. Rozkaz zostanie wykonany.
Drogi Ojcze w niebie, ochraniaj nasze siostry i braci, którzy cierpią w więzieniach. Pociesz zasmucone i cierpiące serca. Panie, daj nam codziennie radość ze służenia Tobie. Niech nasze próby nic nie znaczą w porównaniu z pewnością Twojego bliskiego powrotu, kiedy przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie. Niech Twoje obietnice będą spełnione w naszym życiu. Amen. W końcu prawo dało wam władzę w ręce. Czas zemsty już nadszedł. Proszę pana, na co czekamy? Śmierć fanatykom! Śmierć fanatykom! Śmierć! Zabić ich! Thank you.
Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus.
1000 lat później. Mój Boże. Co to za miejsce? Gdzie ja jestem? Czy ktoś tutaj jest? Czy ktoś mnie słyszy? Samochód? Mój Boże. Chyba jestem tutaj sam. Nie. Anioł? Jadal. Anioł, który służy w Królestwie Bożym. Tutaj, na tym miejscu? Od początku milenium ziemia była spustoszona, opuszczona, pusta. Nie było żadnego życia na tej planecie, oprócz uwięzionych demonów, które nie mogą nikogo więcej już zwieść. Powiedziałeś, że jesteś aniołem, który służy w Królestwie Bożym. Ale co ty właściwie robisz? Nie wiem, czy zrozumiesz wszystko, co ja robię. Tak, wierzę, że twoja praca jest skomplikowana. Ale dlatego, że jesteś aniołem, możesz mi powiedzieć, gdzie ja jestem? To jest królestwo szatana, które chciał stworzyć. Ale zobacz, jak to wygląda. Pusto. Chaotycznie. Bez żadnego życia. Jesteśmy na cmentarzu twojego miasta. Na cmentarzu? To ja znam tych ludzi, którzy są tu pochowani? Krewni? Przyjaciele? Sierra Rodriguez. Aus Rio. Z Rio. Pan Timothy. Ten stary z piekarni na rogu. A ten tutaj? Dlaczego jest otwarty? On należał do człowieka, który w dzień przyjścia Jezusa zmartwychwstał. Pierwsze zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie sprawiedliwych. Tak. Lucia de Paula? Przecież ta kobieta jest... Jak ona mogła powstać jako sprawiedliwa? Niebo jest pełne niespodzianek, Łukaszu. Lucia zmieniła swoje grzeszne życie. Porzuciła grzech i oddała się całkowicie Zbawicielowi. To jest właśnie ta różnica pomiędzy tymi, którzy powstali, a tymi, którzy nadal śpią i czekają na wieczną śmierć.
Alindo López. Alindo López. Bruder Alindo. Bracie Alindo. Starszy zboru. Wie kann er nicht auferstanden sein? Dlaczego on nie zmartwychwstał? Przecież był takim przykładem. Wygłaszał bardzo dobre kazania. Prowadził kursy biblijne. Przypominam sobie, że wiele ludzi przyszło przez niego do kościoła. Dlaczego? Prowadził podwójne życie. Grzechy, o których nikt nie wiedział. Duch Święty bardzo mocno pracował nad nim, ale nie mógł go doprowadzić do pokuty. Zatwardził swoje serce, rezygnując z wiecznego życia, wspólnie z wrogami Boga. A ten? Do kogo należy? Po dacie widać, że umarł bardzo młodo. Miał 22 lata. Skąd to wiesz? Lucas de Albuquerque. Czy dobrze przeczytałem? Dobrze przeczytałeś, Łukaszu. Co się stało? Niestety to twój grób. Ale on jest zamknięty. To znaczy, że jestem stracony? Nie wiem już nic. Nic. Ostatnie, co pamiętam, to, że jechałem na motorze i... Łukaszu, byłem twoim aniołem stróżem. To wszystko o mnie wiesz. 22 lata byłeś cząstką mojego życia. To były wspaniałe dni. Moim zadaniem było chronić cię. Kiedy twój ojciec opuścił matkę, bardzo cierpiałeś. Dlaczego nie zapobiegłeś temu? Nie robimy niczego przeciwko zasadzie wolności człowieka. Każdy człowiek wybiera swój los.
Ty na przykład, jak byłeś młodym człowiekiem, opuszczałeś powoli drogę Bożą. Zadawałeś się z ludźmi, którzy w końcu zniszczyli twoje życie. Narkotyki. Handlarze narkotyków. Ale ja myślałem, że oni są moimi przyjaciółmi. Chciałem tylko być bogatym. Nie chciałem opuścić Jezusa. Chciałem przyjemności, używać życia. Moja młodość. Chciałem żyć. Żyć jak każdy inny. To jest właśnie to, co Jezus nam proponował. Życie wieczne, największy ze wszystkich skarbów. Tak jak ty, Łukaszu, miliony ludzi straciło życie wieczne, ponieważ wybrali życie krótkich i przemijających rozkoszy. Chcieli żyć, a wybrali śmierć. Wybrali szeroką drogę zamiast wąskiej. Szukali skarbu, który mole i rdza niszczą. Gdzie oni są? Zobacz, tutaj, w prochu ziemi. Ale dlaczego mnie nie zatrzymałeś? Ach, Łukaszu, tej nocy ukazałem ci we śnie całe twoje życie, aż do ostatniej chwili. Ale ty nie zrozumiałeś. I po raz ostatni przyjąłem ludzką postać, żeby cię uratować. Dobry wieczór. Pana dokumenty, proszę. O tak. Trochę za szybko pan jechał. No, wie pan, jak to jest. Trochę się śpieszyłem. Łukasz.
To znaczy, że nie zobaczę już więcej ludzi, których kocham? Nigdy już nie będę żył? Umarłem na wieki? Tak, Łukaszu. W moim sercu jest pustka. Nieopisany ból. Niezastąpiona strata. Moim życzeniem było powitać Cię w niebie, zaprowadzić Cię do Jezusa. Chciałem z Tobą godzinami rozmawiać. Tyle rzeczy z Tobą dzielić. Marzyłem o tym, żeby pokazać Ci niebo, aniołów, mieszkania. Krótko mówiąc, wspaniałe, cudowne rzeczy, których Twój ograniczony umysł nie jest w stanie pojąć. Czy nie ma już żadnej szansy dla mnie? Niestety nie. Czas łaski zakończył się ponad 1000 lat temu. Wszyscy, którzy zostali uratowani, żyją. Zbawieni i odnowieni na zawsze. A ci straceni? Oni są umarli w tej spustoszałej krainie. Czekają na drugie zmartwychwstanie, na wieczne potępienie. I ty należysz do nich. Co to za muzyka rozbrzmiewa? 1000 lat minęło. Nowy Jeruzalem zstępuje z nieba. Mój Boże. Jadal, nie odchodź, Jadalu. Nie zostawiaj mnie samego tutaj. Jadal, wróć z powrotem. Wróć. Proszę, wróć z powrotem.
Was für ein Albtraum. Cóż to za zły sen. Für immer verloren. Na zawsze stracony? Ich kannte Jesusa. Znałem Jezusa od mojego urodzenia. Dokąd doprowadzi mnie to moje połowiczne bycie chrześcijaninem, to podwójne życie chrześcijańskie? Ale przecież żyję. Ja żyję. Ja żyję. Panie, dziękuję Ci za tą kolejną szansę. Dziękuję za pewność przebaczenia i życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie, które objawia się każdego dnia. Amen. Amen. Mogę pojechać z tobą? Wsiadaj. Tłumaczył Piotr Goy. Czytała Marzena Pytel. São as diferenças que a vida nos impõe. Nós podemos aceitá-las ou fazemos divisões. Eu não sei quem você é. Nem o que pensou de mim, pensou de mim.
é bom que unamos forças pra chegar até o fim. Chegar ao fim, pois o céu será assim. Toda língua e nação, toda raça e cor, num só coro unidos, e o regente é o Senhor. E por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Cada dia, cada situação, jogando preconceitos para trás, trocando censuras por abraços, vestindo a guerra com fim da paz. Testemunhando a cada dia um pouco do que verei afinar.